Jestem rzeźbiarzem, projektantem szkła, zacząłem być malarzem. Zajmowałem się też modą. Zajmowałem się biżuterią artystyczną, srebrną i ostatnio z brązu. I starałem się tutaj pokazać jakby tą całą moją historię mojego życia artystycznego, bo prace, które się tutaj znajdują, są z różnych okresów właśnie mojego życia artystycznego. Najstarsze dwie prace, które są tutaj obecne, to jest ta praca, czyli ten rowerzysta i ta praca, która się nazywa Ukrzyżowanym. Ona powstała w 1981 roku i była eksponowana w krużgankach ojców dominikanów. I to była wystawa w czasie stanu wojennego, kiedy bojkotowaliśmy, środowisko artystyczne bojkotowało oficjalne salony. No i Dominikanie udostępnili swoje krużganki po to, żeby kilkunastu rzeźbiarzy z Małopolski mogło pokazać swoją twórczość. No i ja też zostałem na tą wystawę zaproszony i ta rzeźba wyglądała inaczej, bo była całkowicie w naturalnym kolorze, to znaczy płótno było w kolorze konopi, czyli płótno takie, z których się robi worki na kartofle, a sama figura była z żywicy epoksydowej w kolorze takim woskowym. Ojcowie burzeni tym, że tutaj widać genitalia męskie, powiesili to na oknie i tą tkaniną zasłonili jakby tego mężczyznę. No i to było bez sensu wtedy. Ja bardzo się wtedy zdenerwowałem, że z jednej strony mnie zaprosili, wiedzieli, jaką twórczość uprawiam, a z drugiej strony nie akceptowali tej twórczości. W związku z czym zażądałem, żeby jednak ta rzeźba została wyeksponowana tak, jak do takiego celu, jaki została stworzona, czyli położona na podłodze z odsłoniętymi tymi genitaliami. Przez te wszystkie lata rzeźba była w pracowni, nigdy więcej nie pokazywana. I teraz, ponieważ doszło do tej retrospekcji, małej retrospektywy mojej, więc stwierdziłem, że muszę ją pokazać. I chciałem ją reaktywować, to znaczy uspółcześnić. No i wziąłem pędzel, farby i przemalowałem ją całkowicie. Po kolei można by wskazywać różne etapy mojego życia. Ta rzeźba też jest jedną ze starszych rzeźb. Najnowsze prace, jakie się tutaj znajdują, to są te dwa ukrzesłowienia, które były niedawno pokazywane na związkowej wystawie w Nowej Hucie w MCK-u.
akwarele są, już Państwo widzieliście je nie tak dawno stworzone. No i szkła. Jest reaktywacja jakby też mojej twórczości szklarskiej. To są szkła zrobione jakieś pół roku temu w Instytucie Szkła i Ceramiki w Krakowie. Jest to swojego rodzaju śmietnik artystyczny i chciałem pokazać publiczności, że Gołogórski robił różne rzeczy w swojej karierze. Próba podsumowania. Tylko na koniec jeszcze powiem rzecz, która jest przeciwko temu, co ja zrobiłem. Miałem kiedyś wizytę takiej ważnej osoby ze Stanów Zjednoczonych, pani Medy Mladek, która była wielkim marszandem z Waszyngtonu, usytuowana w najwyższych półkach politycznych, osoba bardzo, bardzo ważna. Byliśmy u bardzo wielu artystów, u Maciejewskiego, u Beresia i u wielu, wielu innych. I Maciejewski powiedział jej tak: wie pani, ja nie mogę się pozbywać tych obrazów, ponieważ ja myślę właśnie o swojej wystawie retrospektywnej. Ona powiedziała: co? Cóż to za w ogóle pomysł? Przecież pan żyje. Dlaczego pan chce robić retrospektywną wystawę? Retrospektywną wystawę pana będą robić po pana śmierci. Ona mówi: wy macie bzika w Polsce, robiąc właśnie za swojego życia wystawę retrospektywną. Tego się na świecie nie robi. Ja jej wtedy przyznałem rację. Rzeczywiście, artysta powinien pokazywać rzeczy, dzieła, które stworzył ostatnio.